Około 600 osób uczestniczyło w tegorocznych gminnych i dekanalnych dożynkach w Racięcicach. Mamy dziś święto plonów, dzień dożynek. Słowo dożynki wśród wielu staropolskich określeń oznacza wieniec. Dożynki to również święto dziękczynienia Panu Bogu za otrzymane błogosławieństwo. Ale tak kiedyś jak i dziś, dożynki są także okazją do wyrażenia wdzięczności dla rolników za ich pracę, trud włożony w uprawę roli. Bo gdy wielu ludzi wypoczywało na wakacjach, korzystało z urlopu na waszych polach, od wczesnego ranka do późna w nocy, każdego dnia trwała walka o zebranie plonów i owoców, które wydała ziemia. To wy wiecie, co naprawdę oznacza słowo praca. Praca w pojęciu chrześcijańskim nie jest karą. Jest dobrem danym człowiekowi przez Boga. Dzięki niej człowiek staje się współpracownikiem Boga w dziele stworzenia. Dlatego przez pracę Pan Bóg dał człowiekowi możliwość do współdziałania w rozwoju świata. Dzięki pracy ludzie mogą rozwijać się i wzajemnie sobie pomagać. Praca jest dobrem i darem Boga. Jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Sama w sobie nie jest celem, ale jest środkiem i narzędziem do celu. Po mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny zgromadzeni przeszli na plac przy remizie OSP, gdzie odbyła się oficjalna część dożynek. Chleb ten jest symbolem ludzkiego wysiłku i pracy rolnika. Dzielcie go sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców naszej gminy. Przyjmuję ten bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna jako symbol ciężkiej pracy rolnika. Obiecuję, że będziemy go dzielić mądrze i sprawiedliwie. Niech to wspólne dzielenie się tym chlebem umocni naszą wspólnotę samorządową. Niech będzie wyrazem naszego zjednania, abyśmy zawsze byli dumni z naszej małej ojczyzny. Wraz z mężem prowadzimy 24-hektarowe gospodarstwo na wsi Bagno. Specjalizujemy się w hodowli bydła, krów mlecznych, no, uprawy polowe, kukurydza, zboża. No i to w sumie wszystko. 39 hektarów, 23 własne. No, specjalizuję się też w hodowli bydła mięsnego i mlecznego. No, rok był ciężki wyjątkowo. Na pewno susza ogólnie, brak paszy. Jedynie, że zapas tamtego roku miałem, to jakoś przeżyję. Ta pomoc jest zbyt mało wystarczająca. Taka sytuacja ogólnokrajowa, no. Ciężko, susza dała się we znaki. Tutaj są takie gospodarstwa tradycyjne, gdzie po prostu ludzie są zakorzenieni w tradycji i tak przekwalifikować się na coś to jest raczej nie do pomyślenia, no bo też i na co? No na co tutaj? Co zmienimy? Tu raczej gospodarstwa po prostu nie mają następcy i albo się sprzedawają, nie? Po prostu rolnicy rezygnują z tego, nie mając następców. Ale w tym roku zostali Państwo starostami dożynek, więc Państwa gospodarstwa były takimi wzorcowymi.
Teraz poproszę o parę zdań optymizmu. Tak, no ja muszę tu jednak dodać, że jest wiele gospodarstw, które przynajmniej w moim odczuciu bardziej zasłużyły niż ja, gospodyń, które mogłyby być. No, ja mam takie zdanie. Także chylę przed nimi czoła, niemniej jednak cieszę się, że zostałam wybrana i zaszczycona takim tytułem. Rolnik zawsze żyje nadzieją, że następny rok będzie lepszy. I to właśnie jest, że czeka na następny rok, znowu będzie chciał i będzie patrzył, co będzie w pogodzie. Jednak gdzieś tam z tyłu głowy zawsze ta cena zboża, cena owoców jest bardzo ważna, a przede wszystkim plon, jaki w tym roku rolnicy nasi zebrali poprzez tą niesprzyjającą aurę. W różnego rodzaju mediach widać aktywne zaangażowanie gminy w informowaniu o tych rządowych odszkodowaniach. Czy gmina też w jakiś sposób jako samorząd stara się pomagać rolnikom? Tak, my jesteśmy już na etapie końcowym przyjmowania wniosków i przesyłania ich dalej do wojewody. Informujemy rolników za każdym razem. Mam nadzieję, że dość szybko to w naszej gminie przebiega o tym, że wnioski należy składać, w jaki sposób pracownicy pomagają w wypełnieniu wniosków. Także mam nadzieję, że w tym roku żaden rolnik zostanie pokrzywdzony niezłożeniem wniosku na czas. Dzisiaj, proszę Państwa, cieszymy się bardzo z dożynek, z zakończenia zbioru plonów. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj do Racięcic przyjechali, widzieli tą radość rolników w wystroju ich zagród, w przystrojonych drogach dojazdowych. To wszystko dzisiaj było widać, że rolnicy w Racięcicach, w gminie Sąpolno są rolnikami zadowolonymi. Po przekazaniu chleba odbyła się część artystyczna, podczas której zaprezentowała się m.in. szkoła tańca Bailamo. Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. Cause the boy with a cold hard cash is always Mr. Right. Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl.